Witajcie, jestem Huda, a to jest FIFA 14 Kariera Bramkarza, odcinek 6. I sobie trochę naszego Tomiego może edytujemy. Nie pobieraj twarzy, nie o to mi chodziło. Chodziło mi o zmianę lekko może jego fryzury. Spójrzmy, jakie on ma włosy. Nie wiem, może trochę sobie je skrócić. Nie łysina, ale na takie sobie obciął? Może? Czemu by nie? Niech będą i rodzaj zarostu. Troszeczkę się nasz Tommy zapuścił. O, tak. I wygląda teraz tak. I przechodzimy do meczu przeciwko MK Dons. Nie wiem w ogóle, jak to wymówić, ale mam nadzieję, że mecz będzie pełen akcji i bramek, znaczy bramek z naszej strony, a akcji ze strony przeciwników, żebym miał co bronić. Bratrzał. Dobra. I rozpoczynamy to spotkanie. Tommy Osborne na bramce. Akcja rywali są już na naszej połowie. Zobaczmy, jak to się zakończy teraz. Widać, że rywal wykazuje jakąś chęć tutaj zdobycia bramki. Jednak ma problemy z przejściem naszej obrony, ale przy piłce się utrzymują. No popatrzmy, jak to jeszcze rozegrają. Na razie powoli budują tą akcję i chyba teraz stracą chociaż dośrodkowanie. Tommy Osborne jest, obronił tą piłkę. Dobrze, że wyszedł w sumie. Dobra, nie oglądałem powtórki, jest rzut rożny. Rzut rożny, nie wychodzimy za daleko i strzał i chyba nie dotknąłem, tak mi się wydaje, chociaż zobaczmy powtórkę, tutaj było dośrodkowanie. No nieudany strzał z główki i dobitka, nie dotknąłem tego i ja wybijam piłkę. Wybijmy może gdzieś dalej, ale prosto, a nie, to jest nasz, dobra. I zespół przeciwny teraz atakuje, ale obrona wybija, no już myślałem, że może będę miał jakąś okazję. A tu jednak obrona mnie wyprzedziła w tej interwencji, ale cały czas są przy piłce, dużo atakują, wyglądają na zespół lepszy od naszego, więc może będę miał większe pole do popisu tutaj, chyba że obrona będzie mnie wszystko zabierać, ale mam nadzieję, że aż tak nie będzie. I co jest? Rzut wolny dla nas jeszcze. Nie fajnie. Teraz długo była rozgrywana piłka w naszym zespole, zobaczmy czy coś tego będzie. Nic z tego, przejęta piłka przez przeciwników i jak oni rozwiążą tą akcję. No na razie powoli, spokojnie, bez pośpiechu podchodzą pod naszą bramkę. Będzie dośrodkowanie, jest dośrodkowanie, Tommy! No nie miałem szans, żeby to w ogóle obronić, a poza tym chyba spalonym, chociaż nie. Ale na szczęście strzał był niecelny. Inaczej bym tego nie sięgnął i by był po prostu gol. Oj, teraz szansa. Złe wybicie moje w sumie, ale no cóż. Ja lubię takie sytuacje akurat, bo mam okazję do interwencji, więc mogę popełniać błędy dość często. Nawet całkiem specjalnie. Chociaż ten nie był specjalny, muszę przyznać. Uj, co to było? Nie wiem, czemu on zrobił wślizg, jak ja chciałem, żeby on wybił tą piłkę po prostu, a tutaj niespodziewana sytuacja, ale na szczęście bramki nie było. I zaraz powinien być już koniec pierwszej połowy tego meczu. Wynikiem remisowym się raczej zakończy ta pierwsza, nie aż tak nudna połowa. Był trochę się działo, przynajmniej atakują często przeciwnicy. I jeszcze tutaj jedna akcja, no popatrzmy. Ale niecelnie, nawet Osborne nie dotknął tej piłki i w tym momencie mamy koniec pierwszej połowy 0-0, ale na pewno była ona ciekawsza niż w kilku poprzednich odcinkach, więc przejdźmy do drugiej z nadzieją, że będzie równie dobra i że przeciwnicy będą więcej strzelać, bo na razie chyba tylko jeden czy tam dwa strzały obroniłem, ale pod naszą bramką byli cały czas. I czy znowu ślizg? Nie, tym razem nie. Oj. Wow, co to było? Nie wiem czemu Osborne stał po prostu bez ruchu, nie mogłem nic z nim zrobić, ale sytuacja opanowana, na szczęście był słupek. Ale żeby zespół przeciwników
dużo atakował. Będzie dośrodkowanie, będzie dośrodkowanie. Tommy Osborne. I jest gol. Jest gol. Popatrzmy na powtórkę z innego kąta, bo wiem, że z tej kamery bramkarza mogło być to trochę niewidoczne, jak ta piłka wpadła. No cóż, ja tutaj chciałem się cofnąć, złapać to dośrodkowanie. No i właśnie Tommy podskoczył, tutaj nie sięgnął tej piłki i wbił ją zawodnik stojący przy słupku. Tak? Tak, tam obrońca go może niedokładnie pokrył. I jest gol. Przegrywamy 1-0 w minucie 61. Ale przyjrzyjmy się teraz tej akcji. Przeciwnicy ją budują powoli, powoli zbliżają się pod naszą bramkę. Już są na naszej połowie i rozgrywają sobie powoli tą piłkę. Czy zagrają odważniej teraz do przodu, czy jednak jeszcze poczekałem, ale to jest też ich błąd, ponieważ jak tak długo tą piłkę podają między sobą, to zawodnicy mojego zespołu mogą się spokojnie cofnąć do obrony i wtedy strzelenie bramki jest znacznie trudniejsze, w ogóle oddanie strzału jest trudniejsze. Ale popatrzmy, no teraz zmuszeni są się trochę wycofać, ale są, jest teraz, no mógł właściwie próbować ruszyć do przodu szybko, chyba będzie próbował zejść tam na dośrodkowanie, ale teraz zostawiałem trochę obronę na jednej stronie, bo za bardzo wszyscy ruszyli do jednego zawodnika. Tam jest lewa strona wolna, znaczy moja lewa, ich prawa. I czy tam zagrają? Raczej tak, dokładnie. No, wybiegał tam jeden, mógł mu podać, ale tego nie zrobił, no. Ja czekam na ich strzał, ale tutaj widzę, że na razie się na to nie zanosi. Tu, teraz, to będzie szansa, to będzie strzał, to nie jest strzał. I piłka stracona przez rywali i jest po naszej stronie. I to może być już teraz jedna z ostatnich akcji tego meczu. Jest mniej, chociaż nie, już się zebrali obrońcy. Ale jeszcze popatrzmy, minuta doliczona, może coś jeszcze z tego wyjdzie, może jakoś ruszą mocno do ofensywy nasi rywale. Może jeszcze coś obronie, teraz. Strzał z daleka, nie, nic z tego, koniec meczu. Wynik 1-0, przegrywamy, no cóż. Jednak mecz nie spełnił moich oczekiwań, nie było tyle akcji, ile to, na ile liczyłem, bo w przypadku FIFA 13 i kariery Robertem Stevensem, tych akcji do bronienia było znacznie więcej, ale cóż, czyżby się gra zacięła? Nie. Już myślałem, że znowu odmówi współpracy, ale na szczęście wszystko jest ok. I czy w następnym meczu gramy? Gramy oczywiście. Chyba nie mają innego bramkarza za bardzo. I okej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. A jak nie, no to nie wiem. Ogólnie mi się mecz w pierwszej połowie bardziej podobał. W drugiej była chyba dwie akcje były, w tym jedna zakończona bramką. Więcej rozgrywali w środku, więc mi się też nie za bardzo podobało. Tak podsumuję to spotkanie jedynie. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć.